Wielce szanowni i drodzy Państwo, organizatorzy tego wspaniałego kongresu z Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej imienia księdza Piotra Skargi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa na czele z Panem Prezesem. Wielce szanowni Państwo, uczestnicy, goście, tak z tego co już się zdążyłem zorientować, to reprezentujemy tutaj tak od Bałtyku po Górszczyty, po tę przeuroczą Małopolskę, właściwie całą Polskę Rzeczypospolitą i Kościół, więc pozdrawiam w osobach Państwa cały nasz naród i ojczyznę, i Kościół, i Państwo, i to wszystko właśnie w tej osobie i dziele księdza Piotra Skargi skupia się jak w soczewce. Jest dla mnie, nie ukrywam, ogromnym zaszczytem, by tutaj podzielić się z Państwem taką minimalną, mikrową wręcz cząstką moich wieloletnich już badań, ponieważ w przyszłym roku, jak Pan Bóg pozwoli, będę obchodzić taki srebrny jubileusz mojej drogi filozoficznej, 25 lat bardzo intensywnych studiów, badań i to w samej ojczyźnie nowożytnej filozofii, którą są bez wątpienia Niemcy. I właśnie z tej całości moich dotychczasowych doświadczeń pragnę skupić się tutaj zgodnie z życzeniem Państwa organizatorów na tej jakże ciekawej, niezwykle ważnej i do chwili obecnej aktualnej problematyce myśli księdza Piotra Skargi i jego relacji wobec protestantyzmu. I właśnie rozpocznijmy, drodzy Państwo, od tego pojęcia, na którym rozstrzyga się każda myśl, każdy światopogląd, każdy system filozoficzny czy naukowy, a właśnie od tego pojęcia będącego kluczem dla całego myślenia człowieka, a mianowicie od pojęcia Boga. I zobaczymy już tutaj, drodzy Państwo, że jakkolwiek to, co właśnie nam był uprzejmy przedstawić pan profesor Ureta, za co mu z serca dziękujemy, za taką diagnostyczną prezentację tego ducha czasu, i zobaczymy, drodzy Państwo, już przy analizie pojęcia Boga w myśli księdza Piotra Skargi i w myśli Marcina Lutra, głównie pragnę skupić się na jego teologii dialektycznej i jego pojęciu Boga i konfrontować w kilku tych punktach zawsze myśl księdza Piotra Skargi i myśl Lutra, czy też protestantyzmu, czy też jego skutków, ale jak najbardziej będziemy tutaj głównie przy myśli tych dwóch autorów, księdza Skargi i Marcina Lutra. Do polskich polityków w pierwszej Rzeczypospolitej zwraca się ksiądz Piotr Skarga, jezuita, i powiada: przezacni panowie, stójcie mocno przy jednej katolickiej wierze, która jednego Boga w Trójcy i jednego Chrystusa ukazuje. A królestwa wasze i Rzeczpospolita wasza stać będzie. A jeśli się do innych Chrystusów fałszywych i próżnych, które heretycy przynoszą, udacie, i wy, i król wasz, i z królestwem waszym poginiecie. Czy ksiądz Piotr Skarga ze swoją diagnozą miał rację? I czy jego taka istotna krytyka, czyli zarzutu wobec protestantyzmu wystawiającego innego Chrystusa i promującego istnienie całkowicie innego Boga, jest zasadną? A mianowicie tak jest dla Lutra: osoba
w boskich rzeczach jest wspólnym imieniem dla wszystkiego i oznacza substancję bóstwa. Drodzy Państwo, nawet bez studiów filozoficzno-teologicznych uświadamiamy sobie, że z identyfikacją substancji, czyli boskości, to znaczy bóstwa Boga Ojca, bóstwa Syna Bożego i bóstwa Ducha Świętego z osobą, mamy do czynienia ze zniesieniem prawdy dogmatycznie zdefiniowanej o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, ale istniejącym w trzech różnych osobach. I dlatego też proszę zobaczyć, jaka jest konsekwencja przy rozumieniu wcielenia, aktu wcielenia, cudu wcielenia Syna Bożego w naturę człowieka. Ten akt przyjęcia w unii hipostatycznej i zjednoczenia naszej ludzkiej natury z boską naturą, ale w jednej osobie Syna, Boga Ojca. A mianowicie, cytat. Mówi się prawidłowo, pisze Marcin Luther. Słowo stało się ciałem i Jehowa stała się ciałem. Ponieważ więc dla Chrystusa Jehowa nic innego nie oznacza jak wieczny byt, czyli wieczną substancję, ens quod est eternum, czyli byt, który jest wieczny, dlatego wieczność stała się z ciała. My dyskutujemy nie tak, jak gramatycy. To jest charakterystyczne określenie Lutra, który chce zdyskredytować myśl metafizyczną, która nam pozwoliła w ogóle rozumieć rzeczywistość, wprowadzając między innymi do myślenia ludzkiego taki porządek, który nazywamy nauką o kategoriach. Że całą rzeczywistość dzielimy na rzeczywistość substancjalną, czyli taka, która istnieje w sobie, i rzeczywistość przypadłościową, taką, która istnieje zawsze w bycie substancjalnym. A ponieważ w odniesieniu do Boga możemy mówić, że On jest tylko absolutną substancją, bo gdybyśmy w Bogu przyjęli złożenie z substancji i przypadłości, to wtedy mielibyśmy, drodzy Państwo, koniec Boga. Dlatego, że u podstaw takiego absolutnego złożenia z przypadłości i substancji musiałaby istnieć jakaś pierwotniejsza istota, aniżeli nawet sam absolut, w języku religii wyraziwszy Bóg. W związku z tym zauważcie, drodzy Państwo, że już te dwa cytaty z dzieł Lutra oznaczają, że mamy w dziele Lutra, w jego dialektycznej teologii, załamanie się największych dwóch dogmatów, o dogmatu Trójcy Świętej, że istnieje jeden Bóg, a jeden dlatego, że rozporządza, posiada, jest jedną absolutną substancją, czyli jedno bóstwo istnieje w różnych trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I dlatego możemy powiedzieć, że jest jeden Bóg, ponieważ jest jednym wiecznym bytem, ale ta wieczna bytowość, wieczna substancja istnieje w trzech różnych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Cudowna nauka, która jest nabudowana, drodzy Państwo, na klasycznych rozróżnieniach właśnie metafizyki greckiej, którą bardzo cenimy, jakkolwiek jej granice
jej ograniczenia też rozumiemy, ale one wynikają z faktu, że nasze myślenie jest skończone, że jesteśmy bytem ens creatum, czyli bytem stworzonym. W związku z tym nasze ograniczenie jest tutaj w aspekcie teoriopoznawczym, czyli w aspekcie naszego ludzkiego namysłu nad rzeczywistością zasadne. Ale tutaj zauważamy, że, drodzy Państwo, mamy do czynienia ze zniesieniem Boga. I nawet renesans, humanizm, z całym swoim dobytkiem i ze wszystkimi błędami razem wziętymi, drodzy Państwo, nie dosięgnął tych wymiarów. Jeżeli były potknięcia natury moralnej, o czym pan profesor nam wspaniale tutaj określił, i to nie, i panie profesorze, i my zrozumieliśmy bardzo dobrze to przesłanie, że nie chodziło o poniżenie ludzi Kościoła, lecz o ukazanie ich w realistycznym świetle, czyli w świetle prawdy. I po to, żeby nas wszystkich umocnić na drodze prawdy, ponieważ natura każdego człowieka, nawet, drodzy Państwo, natura każdego Ojca Świętego jest osłabiona i po Chrzcie Świętym, i po przyjęciu święceń kapłańskich, wszystkich sakramentów, małżeństwa. Drodzy Państwo, ta nasza natura jest osłabiona, ale nie na tyle, żeby sobie pozwolić na to, na co, po co sięgnął Martin Luther. I dlatego też, proszę, zauważmy, drodzy Państwo, że cud inkarnacji, czyli wcielenie Logosu Ojca, wcielenie Syna Bożego, jest skasowane. Z tego względu, że skoro Logos wcielony ma być omnium hominum persona, czyli proszę zauważyć, co się teraz dzieje. Teraz Martin Luther zestawia to rozumienie osoby w nauce o Trójcy Świętej z rozumieniem osób ludzkich. I tak jak skasował pojęcie osoby na płaszczyźnie bytu absolutnego, czyli samej Trójcy Przenajświętszej, tak zauważmy, co się teraz dzieje w jego interpretacji wcielenia Jezusa z Nazaretu w odniesieniu do naszych osób. I mówi, że właśnie to wcielenie Logosu, który dopiero przez wszystkie ludzkie osoby staje się, on używa takiego pojęcia niemieckiego werden, wird, czyli Logos rzekomo wieczny dla Lutra staje się dopiero poprzez wszystkie osoby ludzkie omnium hominum persona. Czyli kim staje się Jezus z Nazaretu? Osobą wszystkich osób. A to oznacza, przecież te osoby ludzkie są obciążone peccatum mortale, czyli grzechem pierworodnym, śmiertelnym. I dlatego też konsekwentnie fakt inkarnacji oznacza, że ta osoba, czyli Syna Bożego, która jest składową i rezultatem wszystkich ludzkich osób, staje się omnium hominum peccata. Staje się. A przecież, drodzy Państwo, my doskonale wiemy, znamy prawdę o tym, o relacji pomiędzy Jezusem z Nazaretu jako prawdziwym Bogiem i zarazem prawdziwym człowiekiem w drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej, który grzechy świata przejmuje na siebie. On nie staje się grzechem. On sam jest wolny od grzechu. Absolutnie. Ponieważ jest absolutnie wiecznie świętym Synem Boga i pozostaje absolutnie święty,
także w odniesieniu do swojej ludzkiej natury, którą przyjął przecież poprzez niepokalane serce Matki Najświętszej. I właśnie, i tak oto, drodzy Państwo, co to się dzieje tutaj w tej myśli Lutra? A mianowicie, cytat, najwyższa boskość jest najniższą, czyli najbardziej grzeszną kreaturą. Konsekwentnie Luter pisze o boskości w kontekście inkarnacji, ponieważ wiemy, że jeśli Jehowa staje się człowiekiem, to znaczy, że bóstwo staje się człowiekiem. A wtedy, drodzy Państwo, mamy rozpad wszelkiej myśli. Bo gdyby tak było, że boskość, czyli boska natura naszego Pana, gdyby ona stała się naturą ludzką, to to jest, drodzy Państwo, absurd. To byłaby sprzeczność. I dlatego Luter konsekwentnie powiada, że w fakcie inkarnacji załamują się wszystkie pryncypia klasycznej filozofii i klasycznej katolickiej teologii. A gdzie jest tutaj problem? Że Luter fałszywie rozumie, czy też świadomie to czyni, ponieważ w świetle jego dzieł można postawić tylko jednoznaczną tezę, że Luter w sposób świadomy i wolny niszczy całą naukę Kościoła o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, o czym też zobaczymy, że w odniesieniu do innych wymiarów naszego bytowania mamy z tym samym problemem. I dlatego też posłuchajmy też Lutra w odniesieniu w innym kontekście. A mianowicie, że skoro boskość stała się najniższą kreaturą, to przepraszam, to wtedy stworzenie nie jest, drodzy Państwo, stworzeniem. Czyli to, co nauka katolicka mówi, że wtedy mówimy o ens creatum, czyli że coś jest bytem stworzonym, jeżeli Bóg, absolutnie doskonały, na zewnątrz siebie stwarza ex nihilo cudowny byt anioła, człowieka, zwierzęcia, rośliny i całego tego wszechświata, który jest piękny. I myślę, że w jednym aspekcie, panie profesorze Ureta, musimy przyznać humanizmowi czy renesansowi rację, że piękno wszechświata jest niepowątpiewalne. Błędem renesansu i tych ruchów takich, nazwijmy je, zredukowanych, humanistycznych. Błędem humanizmu jest zredukowanie naszej perspektywy, czy w wymiarze poznawczej, czy egzystencjalnej, bytowej, czy kulturowej, zredukowanie wizji wszechświata, czy wizji rzeczywistości do wymiaru tylko humanistycznego. Stąd też właśnie zauważmy, że skoro boskość jest najniższą kreaturą, to wtedy zauważamy następny problem Lutra, który on też artykułuje, a mianowicie, że i pisze tak, że jeżeli teraz Bóg jest w ciele dziewicy istotnie obecny, to on jest także w każdej kreaturze. I to obojętnie jakby o tym nie mówić. Ale ktoś jeden powiedział, to wtedy Bóg jest także i w diable. Tak, mówił doktor Martin, także Bóg jest istotnie w piekle. Drodzy Państwo, przecież nauka Kościoła jest jasna. Bóg jest ze swoim bóstwem, majestatem, całą doskonałością obecny istotnie, ale na sposób łaski, którą nam daruje. I co ciekawe, że istotna obecność Boga w dziecku Bożym nie oznacza,
negacji naszej ludzkiej istoty. To jest bardzo fundamentalne. To znaczy, że to inhabitatio Dei, czyli zamieszkanie Boga w naszej naturze, w naszej bytowości, oznacza, że my żyjemy, tak jak święty Paweł świetnie mówi, że ja żyję w Bogu, Bóg żyje we mnie. Ale święty Paweł jest daleki od tego, żeby powiedzieć, że Bóg wchodzi i zajmuje miejsce mojej istoty bytu, na którą składają się moje ciało i moja dusza i duch osobowy. W związku z tym my wiemy, że święci ojcowie Kościoła, mówiąc o inhabitatio Dei w nas, powiedzieli, że Bóg ze swoim majestatem i w swojej boskości, czyli w swojej istocie, zamieszkuje w nas na sposób łaski, w taki cudowny sposób, że nie tylko niczego nie rani w naszej bytowości, lecz co więcej, jest to communio personarum, czyli wspólnota osób boskich i osoby człowieka, osoby ludzkiej. Dlatego też właśnie zauważmy, drodzy Państwo, że jakie to ma konsekwencje, że te słowa świętego Pawła Apostoła w liście, zapisane w liście do Galatów, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, Luter interpretuje w następujący sposób. Chrystus dosłownie ubrał mnie i w taki sposób zajął miejsce mojej osoby. Zajął miejsce mojej osoby. Zauważamy, drodzy Państwo, to nie ma z nauką Kościoła Świętego zdefiniowaną w dogmatach właśnie naszej wiary świętej katolickiej i apostolskiej nic, ale to nic wspólnego. Co więcej, powiem Państwu odpowiedzialnie, że takiej negacji Boga w całych dziejach Kościoła nikt nie dokonał. Tak systematycznie, tak precyzyjnie i z takimi narzędziami, ponieważ on, tak jak Państwo wiecie, był wykształconym prawnikiem, a wykształcony prawnik w XVI wieku oznaczało, że miał świetne rozeznanie filozoficzne, był kształcony na bardzo mocnych podstawach filozoficznych, więc Luther dysponuje świetną znajomością klasycznej filozofii i tej renesansowej, i innej, ale filozofią, z którą się Luther rozprawia, to jest ta filozofia, którą Kościół rzymskokatolicki przyjął jako podstawę dla swoich rozważań teologicznych czy też religijnych. I dlatego też tutaj się wszystko, drodzy Państwo, rozpada. I Luther pisze dalej, że człowiek przed Bogiem jest bez imienia i bez osoby. Bo skoro Chrystus zajmuje nasze miejsce, wchodzi w miejsce osoby, to wiadomo, że ja nie mogę powiedzieć ja jestem, ja myślę, bo to moje ja już zastąpił sam Jezus, wcielony Syn Boga. A i dodaje, naszym jedynym imieniem jest grzech i kłamstwo. Czyli naszym jedynym imieniem jest zło. To znaczy, to jest to konkretna treść, którą wyraża to pojęcie natura korrupta, że całkowicie jesteśmy skorumpowani, zdeprawowani. Ale drodzy Państwo, zauważmy, w jaką aporetykę wpada myśl Lutra. Jeżeli naszym jedynym imieniem jest grzech, a Jezus wchodzi w miejsce nasze, jako osób ludzkich o imieniu grzech śmiertelny, to znaczy, że w Bogu
musi być zło. I dlatego też jego teza brzmi, którą już Państwo może czasami słyszeliście, w moich wystąpieniach, gdzie tylko na marginesie zajmowałem stanowisko wobec protestantyzmu, chyba dzisiaj, poza spotkaniem w Izabelinie, gdzie też mieliśmy taką debatę na temat myśli księdza Piotra Skargi, myśli nauki katolickiej i protestanckiej, to jest drugie takie moje wystąpienie właśnie dotyczące protestantyzmu, chociaż właśnie w tych publikacjach, które Państwu tam zaproponowałem na dole, to rozprawiam się systemowo z protestantyzmem. Co więcej, za chwileczkę usłyszycie Państwo tę tezę, która jest tezą wszystkich tez Lutra, a na której nabudowana jest cała nowożytność. A mianowicie w komentarzu do psalmów Martin Luther pisze: Bóg nie może być Bogiem. On musi przedtem stać się diabłem. Niejednokrotnie, ponieważ usłyszano tę tezę i w internecie, i niejednokrotnie otrzymuję e-maile tylko z zapytaniem, proszę nam podać konkretnie, gdzie jest to odniesienie. Już mogę Państwu tutaj podać, że to jest w tym krytycznym wydaniu dzieł Martina Lutra, które nazywa się Weimarer Ausgabe, 31 tom, 1 rzymski, 249 i wersety 16 do 250,2. Warto sobie to zapisać i zajrzeć, ponieważ niektórzy nie zawsze mówią o tym, gdzie to jest zapisane. I to jest komentarz Martina Lutra do psalmów, wydanie krytyczne. I drodzy Państwo, czyli co to oznacza, że Bóg musi stać się najpierw diabłem, żeby stać się Bogiem? To, drodzy Państwo, oznacza nic innego jak tylko, że Luter po swoich podstaw ma panteistyczną koncepcję Boga. Czyli wszystko, co jest, a więc aniołowie, ludzie, zwierzęta, rośliny i cały kosmos, to jest Bóg. To jest Bóg, który jest i Bogiem, i światem, i Bogiem, i człowiekiem. Jest On sam. Co więcej, a jak sobie poradzić z tą problematyką zła w Bogu? I tutaj też chcę Państwu powiedzieć, jeśli mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości co do myślenia Marcina Lutra, czy problematyka różnic w tej nauce o zbawieniu, w nauce katolickiej i protestanckiej, to powiem Państwu na przykładzie rozumienia śmierci Jezusa jako człowieka w jego ciele ludzkim, śmierci na krzyżu. I Martin Luther pisze, i my wiemy, drodzy Państwo, z katolickiego punktu widzenia, i o tym ksiądz Piotr Skarga niejednokrotnie upomina się, o naszą wierność Polaków wobec krzyża zbawienia, wobec krzyża Zbawiciela. A dlaczego? Ponieważ krzyż Zbawiciela oznacza, że Jezus jako doskonały Bóg i doskonały człowiek w Jego ludzkiej naturze po to przychodzi na świat, po to cierpi, przeżywa mękę i przyjmuje śmierć na krzyżu na Golgocie, ale śmierć tylko Jego ciała ludzkiego, po to, żeby nas zbawić, czyli wykupić z niewoli grzechu. Teraz interpretacja tej sceny z Golgoty, czyli sceny śmierci Boga w pismach Lutra. Cytat, dokładnie. To, co się stało na Golgocie, to jest tylko uzewnętrznienie tego, co przed stworzeniem świata stało się już w wieczności. Czyli, drodzy Państwo, śmierć nie jest według Lutra
i całego protestantyzmu, bez żadnego wyjątku. Śmierć nie jest tym principium iniquitatis, czy też skutkiem grzechu, tak jak uczy i Biblia, i magisterium Kościoła, lecz śmierć, drodzy Państwo, to jest zasada bycia Boga samego. Że Bóg jest w aspekcie bytu swojego i żywy, i umierający. I Bóg jest w aspekcie moralnym i dobry, i zły. Bo skoro diabeł jest tym ucieleśnieniem zła jako zła, i skoro Bóg, diabeł jest tylko cząstką Boga, jest sposobem, w jaki Bóg istnieje, to wtedy rozumiemy, drodzy Państwo, że rzeczywiście tutaj natrafiamy na absurd bez granic. I na taką właśnie teologię dialektyczną, która jest do całkowitego odrzucenia. Co więcej, w kontekście właśnie tego wykładu pana profesora Urety warto chyba dopowiedzieć, że Luther rozprawiał się z Erasmem z Rotterdamu i Erasm z Rotterdamu z Lutrem. A to dlatego, że Thomas Morus jako przyjaciel Erasmusa i ratował go w wielu względach, a szczególnie tym egzystencjalnym, bo widział, że to taki niespokojny, ale utalentowany duch. I Thomas Morus cenił Erasmusa za jego dobre aspekty i życia, i twórczości. I jak Martin Luther napisał swoje najważniejsze według niego dzieło o zniewolonej woli, De Servo Arbitrio, to Thomas Morus mówi: Erasmusie, musisz sformułować dzieło De Libero Arbitrio. I drodzy Państwo, i dzieje się rzecz niesamowita, a mianowicie to właśnie Martin Luther sam osobiście przyznał, że Erasmusie, ty jeden masz rację. Mnie nie interesują nadużycia w Kościele, nadużycia duchowieństwa, czy też handel odpustami, czy inne rzeczy. Mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje punkt kardynalny, mianowicie zniewolona wola. Drodzy Państwo, rozumiemy, dlaczego to jest punkt kardynalny i w myśli Lutra, i w myśli katolickiej. Bo jeżeli nie mielibyśmy wolnej woli, nie bylibyśmy osobami. Czyli nie bylibyśmy podmiotami moralnymi, prawno-moralnymi. Bo ani nie mielibyśmy praw, ani nie moglibyśmy tych praw urzeczywistnić w naszym konkretnym bytowaniu. W związku z tym podmiot bytowy by się załamał i podmiot moralny w nas by się załamał, ponieważ to nie byłyby nasze decyzje, na przykład o wstąpieniu w związek małżeński, o wstąpieniu do klasztoru, o gotowości przyjęcia święceń kapłańskich. I wszystkie tutaj osoby duchowne jak najserdeczniej też pozdrawiamy. I także te siostry, których współsiostry służyły przez tyle lat błogosławionemu Janowi Pawłowi właśnie tam na stolicy Piotrowej w Rzymie. I tam widziałem te siostry, jak mi było dane być, odwiedzić Ojca Świętego w jego kaplicy prywatnej. To całym sercem dziękujemy siostrom tutaj wszyscy za tę wielką służbę i takiemu wielkiemu człowiekowi i wspaniałemu, cudownemu papieżowi z naszej polskiej ziemi. I właśnie, drodzy Państwo, i dlatego też ksiądz jeszcze jako kardynał Ratzinger powiedział, że najwłaściwszym takim sercem czy istotą problematyki pojęcia Boga Lutra jest to, że Bóg objawia się mu, jak pisze kardynał, sub contrario, czyli pod przeciwieństwem, jako przeciwieństwo jego samego.
objawia mu się jako diabeł, który chce unicestwić człowieka. I ta dialektyka obrazu Boga, pisze Józef kardynał Ratzinger, musi być przezwyciężona. Właśnie, i żebyście Państwo mieli taki obraz zewnętrzny, to też Luther używa takiego obrazu. A mianowicie, a ponieważ przybyliśmy teraz bezpośrednio z tej restauracyjki tam na dole, z kawiarni i mieliśmy ciastko do dyspozycji, to właśnie w jednej z rozpraw Martin Luther używa takiego porównania. I mówi, jak nie rozumiecie, kim jest Bóg, to ja wam powiem. On jest podobny do ciasta tortowego. I tak jak widzicie, jakąkolwiek cząstkę byś nie odkroił z ciasta tortowego, to to będzie zawsze ciasto tortowe. I takim wielkim ciastem tortowym jest absolut. Czyli dokładnie, drodzy Państwo, jest to panteistyczna koncepcja właśnie Boga, a zatem także i zontologizowanie zła i śmierci, nie jako przyjęcie ich jako skutków grzechu, lecz jako właśnie zasady bytowania samego Boga. Drodzy Państwo, ja chcę tylko w świetle tych wypowiedzi Marcina Lutra z jego krytycznego wydania pism Weimarer Ausgabe powiedzieć, że porównując te ataki na Kościół i na naukę Kościoła i na Biblię ze strony całego humanizmu, rewolucji francuskiej, oświęcenia francusko-niemieckiego, a więc także teorii ewolucji Charlesa Darwina, czy całego tego ciągu ideologicznego poprzez komunizm, egzystencjalizm ateistyczny, czy nazizm hitlerowski, to naprawdę najbardziej brutalnym okazuje się w świetle takich źródłowych badań ta teologia. Ponieważ nikt bardziej systemowo nie mógł zanegować Boga, jak właśnie Martin Luther. I stąd też ksiądz Piotr Skarga ma rację, gdy stwierdza, iż herezyje nowego Chrystusa, nową, a w koronie nigdy niesłyszaną naukę przynoszą, którą gdy my Pismem Świętym, prawdą, koncyliami, doktorami i starożytnością zbijamy od dysputacyjnej, na której ustawicznie tracili, do chytrych rad i wynalazków swoich uciekają się. Tobie, Chryste, pisze patron roku w Rzeczypospolitej Polskiej, z Ojcem i z Duchem Świętym równa chwała i cześć na wieki. Słowa patrona naszego kongresu i roku w ojczyźnie. Natomiast w komentarzu do Ewangelii według świętego Mateusza Martin Luther pisze, co papież i biskupi uchwalają na ich soborach i co oni urządzili, niech wolno nam będzie ten błąd nie tylko dotknąć, lecz musimy go przestąpić, podeptać nogami i całkowicie potępić. Koniec cytatu. Znowu Weimarer Ausgabe, 10 tom, 3 rzymska część, 358 fragment, wersety 27-32. Drodzy Państwo, negacja tej wielkiej tradycji myślenia, której kulminacją i największym skarbem są oczywiście same dogmaty magisterium Kościoła, ale do negacja soborów jako soborów, co do których, drodzy Państwo, do dzisiaj jesteśmy pewni, że każdy sobor, nawet jeżeli nie uchwalił dogmatu jakiegokolwiek, należy jako dziecko Kościoła przyjąć i w duchu całego depositum fidei, czyli całego depozytu wiary
przyjąć, zinterpretować i sobie nawet przyswoić, po prostu uwewnętrznić. I dlatego też na tym stoi Kościół. I do dzisiaj, drodzy Państwo, jest taka nauka, że nawet jeżeli coś nie jest ogłoszone jako dogmat, tylko podane jako zwyczajne nauczanie Kościoła poprzez papieży, należy przyjąć. Chyba że, ponieważ pan profesor Ureta nazwał też właśnie wymienił takich papieży w historii Kościoła, którzy ulegali różnym błędom, czy błędom moralnym, czy może i przenikającym do nauczania, to tylko wolno nam jako dzieciom Kościoła i Boga, drodzy Państwo, tylko w tych kwestiach, w których papież, czy biskup, czy w nauczaniu Kościoła, nawet tym zwyczajnym, gdzie byłyby błędy, to tylko nam nie wolno tych błędów akceptować. Tylko w dalszym ciągu zgłębiać prawdę o nauce Kościoła. Natomiast wszystko inne jesteśmy zobowiązani, nawet w kodeksie prawa kanonicznego, aktualnie obowiązującego, jest też także jeden z paragrafów, który mówi o tym, że jesteśmy powołani, jeżeli chcemy prowadzić życie świątobliwe, to powinniśmy także i tę nadzwyczajną, uroczystą naukę Kościoła przyjmować i według niej żyć, i tę zwyczajną, codzienną. I właśnie, drodzy Państwo, tutaj rozumiemy, że sędzią, jeśli mogę tak mówić, pisze Luther, czyli ta nauka jest dobra i prawdziwa, ta, ale zła i fałszywa, sędzią jest tylko moja osobista wiara. Proszę zauważyć, drodzy Państwo, że Pan Bóg nam nieprzypadkowo podarował Kościół i urząd magisterski Kościoła, urząd nauczycielski. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nas chce prowadzić poprzez Kościół. I taka jest prawda o nauce, że my jako właśnie dzieci Kościoła jesteśmy prowadzeni, i to wszyscy, stale przez Ducha Świętego, w te niezgłębione tajemnice i pokłady mądrości Boga z pomocą właśnie autorytetu Kościoła i urzędu nauczycielskiego. A oczywiście, że każdy z nas jest powołany, że tam, gdzie odkryje prawdę, czy to jest osoba świecka, czy duchowna, tam, gdzie my głębiej otrzymamy głębszy talent w rozpoznaniu prawdy w jakimś aspekcie, jeśli chodzi o rzeczywistość, to jesteśmy nawet w sumieniu, drodzy Państwo, zobowiązani się podzielić z biskupem, z papieżem tą mądrością. I tak było właśnie w przypadku wszystkich świętych, że oni bardzo chętnie dzielili się tą prawdą poznaną z całym Kościołem, ale nawet wtedy, kiedy byli niezrozumiani, czy nawet, powiedzmy sobie szczerze, prześladowani, to oni, drodzy Państwo, łączyli te cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Nie odchodzili od Kościoła, trwali w Kościele, dzielili się swoją wiarą, miłością, wiernością wobec Boga i Kościoła, i tak pomnażali dobro całego Kościoła. I stąd też ksiądz Skarga apeluje właśnie w tym kontekście, kiedy Luther mówi, każdy chrześcijanin jest papieżem, jest Piotrem. Kiedy Luther, tak jak słyszeliśmy, odrzuca wszystkie sobory, synody, które przecież są dla nas bardzo ważne. I to właśnie ksiądz Skarga apeluje. Szanujcie religię katolicką jako fundamenta budowania waszego oraz wszystkie prawa wasze i sejmy wasze na to naprzód obracajcie, aby chwała Boża katolicka była obroniona i rozmnożona. Bo jeśli wy, czci Bożej, czci Chrystusa Boga swego od heretyków, którzy bluźnią bóstwo Jego, którzy potwarzają oblubienicę najmilszą Jego, którzy niszczą Kościół Jego, bronić będziecie, On was bronić będzie. Jeśli prawdziwymi uczniami Jego,
i w bojaźni Jego przemieszkiwać będziecie. Będzie wam zawsze Bogiem waszym i obronę, i ucieczkę pod skrzydłami Jego mieć będziecie. Jeśli to Królestwo Kościołowi Chrystusowemu służyć będzie, wyniesie je i wyrwie mocny Chrystus ze wszelkiego niebezpieczeństwa. A jeśli od Kościoła służby kościelnej odstąpi, jak zagroził Izajasz, zginie i spustoszeje. Drodzy Państwo, zauważmy, że po tym, jak Luter skasował prawdę, cudną prawdę o Bogu jedynym i istniejącym w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, po tym, jak zaatakował Kościół, dogmaty, sobory i właśnie całą naukę Kościoła, to teraz właśnie posłuchajcie, drodzy Państwo, znowu cytat. Co się dzieje z rozumieniem sakramentów świętych i różnych form pobożności Kościoła Świętego, co właśnie Martin Luther pisze. A mianowicie, że ten wielki bałagan kłamstwa ze znakami cudów, pielgrzymkami, mszami, służbami bożymi, odpustem i tym podobnym, trzeba całkowicie i ze wszelkiej racji strącić, zniszczyć, ponieważ te wszystkie formy pobożności katolickiej zatruwają obyczaje. I dlatego też i niszczą wiarę w słowo, jak on rzekomo mówi. I w roku 1535 Martin Luther wyciąga dalsze konsekwencje z tej swojej tezy, a mianowicie pisze tak: tak jak ja umarłem dla całego mnichostwa i dla tych dusz, dla mszy, kiedyś odprawiałem je, ale teraz nic nie chcę słyszeć o mszy i o tym całym dobru świata. Wówczas myślałem tak, jeżeli nie odprawiłbym żadnej mszy świętej, byłbym stracony. Teraz nie myślę tak już dłużej o tym i ona jest dla mnie całkowicie pogrzebaną. I tak jest też z innymi, z innym właśnie, po prostu z innymi formami, z pielgrzymkami, z czyśćcem. Tak jak całkowicie jestem umarły dla odpustu i wszystko jest śmierdzi mi. Takiego pojęcia dosłownie używa. Także przywoływanie świętych. Wszystkiemu jestem umarły i wszystko odrzuciłem. A w wielkim komentarzu jego do listu świętego Pawła Apostoła do Galatów pisze Luter tak: potępiamy i odrzucamy naukę, mszę, zakony, święcenia, kult, dzieła, życie i wszelkie zbrodnie papieża, który jest właśnie heretykiem i brudem diabła. Drodzy Państwo, rzeczywiście wiemy, co się stało wtedy w XVI wieku, jakie zniszczenie życia zakonnego i kapłańskiego przeniknęło do wnętrza Kościoła, bo to, drodzy Państwo, że były wówczas nadużycia, ale Marcin Luther jest zbyt
precyzyjnie myślącym, żeby się na nich skupić. Dlaczego? Ponieważ nadużycia są w całych wiekach. Od grzechu pierworodnego zmagamy się wszyscy bardziej lub mniej z nadużyciami. Przede wszystkim z własną słabością. I dlatego nadużycia w żadnej epoce w historii Kościoła nie przerażają istotnie. To, co przeraża, to jest fakt afirmacji nadużycia.